Cześć, jestem Valeria, witajcie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z wiadomościami kosmetycznymi, ale zanim przejdziemy do nowości, zapraszam Was serdecznie do obserwowania mojego kanału, pozostawienia kciuka do góry oraz pozostawienia komentarza na dole, ponieważ to wszystko bardzo wpływa na rozwój tego kanału. Zacznijmy od tych produktów, które są już dostępne. Na przykład na stronie Sephora Polska widzę, że są dostępne palety do makijażu twarzy z marki Benefit Cosmetics. I w każdej z tych trzech palet są różne kosmetyki, bronzery, róże do policzków oraz rozświetlacze w różnych odcieniach. Ja sama nie jestem ogromną fanką na przykład bronzera z Hulu. Mam go, jest ok, ale no, nie jestem super zachwycona tą nowością, ale wiem, że duża ilość osób bardzo lubią te właśnie palety z Benefit Cosmetics, więc daję znać, że są już dostępne. Z Glam Shopu są dostępne pojedyncze cienie w nowej formule. To formuła się nazywa welurowa. Tak naprawdę nie wiem, co to znaczy cienie welurowe i czym oni się różnią od innych formuł z Glam Shopu, ale bardzo jestem ciekawa. Tym bardziej, że tyle dużo od razu wpłynęło tych kolorów, tych cieni, że na pewno jest z czego wybrać, więc jestem jak najbardziej zainteresowana wypróbowaniem tych cieni. Jeżeli wiecie, w czym jest różnica tych cieni, a na przykład turbopigmentów, to proszę dajcie znać w komentarzach. No i też jest już dostępna nowość z marki Dior. I tutaj mówię o bronzerze, który występuje w kilku różnych kolorach. I jest dostępny online, widziałam na stronie sklepu notino.pl oraz też na douglas.pl. Ten bronzer wygląda bardzo fajnie, właśnie jego opakowanie. Zrobione tak minimalistyczne, eleganckie, niby skórzane opakowanie, ale bardzo ładne i takie na lato fajne. Dalej marka, którą ja bardzo, bardzo lubię i właścicielkę tą markę i same produkty tej marki bardzo lubię. Mówię teraz o marce Danessa Myrex i właśnie ostatnio oglądałam live, gdzie Danessa prezentowała swoje nowości. Tym razem wypuściła ona 6 nowych odcieni Color Fixu w formule tej metalicznej. To są bardzo ładne, takie pastelowe odcienie, które akurat przypominają nam o tym, że już niedługo będzie lato. Bardzo piękny. Ja mam tylko jeden cień w tej formule. Bardzo mi się podoba ten cień. I tutaj z tych 6 odcieni to najbardziej jestem zainteresowana w odcieniu Mermaid. Więc jak tylko będzie możliwość, oczywiście chciałabym spróbować jeden z tych odcieni. Też już są dostępne nowe podkłady, nie zupełnie nowe, ale nowa formuła podkładów z MAC Cosmetics i to jest ich słynny podkład MAC Face and Body i teraz on jest dostępny też w nowej formule, która jest rozświetlająca. Ale ten podkład, jak zapewnia producent, pozostaje też wodoodporny, co jest bardzo ważne i ma taką cienką formułę, którą można budować od lekkiego krycia do średniego. Ja ogólnie nigdy nie próbowałam żadnych podkładów z tej marki, więc jestem zainteresowana już tym podkładem Face and Body przez dłuższy czas, tą oryginalną formułą, ale ta rozświetlająca formuła najnowsza to jak najbardziej kusi mi. Trochę tutaj dodali więcej odcieniem. Ja trochę wątpię, który odcień będzie dla mnie bardziej pasował, ale na pewno chcę w tym roku wypróbować ten podkład.
Ну и новость, которая мне bardzo ucieszyła, kiedy dowiedziałam się o tym, że marka Petmagrad nareszcie wchodzi oficjalnie na rynek polski do Sephory Polska i będą dostępne kosmetyki tej marki już w tym miesiącu, czyli w maju. Więc ja jestem bardzo zachwycona tym faktem i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co nam zaoferuje w ofercie Sephora. A tymczasem Petmagrad wypuściła nareszcie długo oczekiwaną kolekcję róży do policzków, ponieważ wszyscy fani Petmagrad czekali na ten moment, kiedy nareszcie Pet wypuści produkty do makijażu twarzy, takie jak bronzery i róże. I nareszcie je mamy. Mamy oczywiście przepiękne opakowanie, no i nie mniej piękną zawartość tych produktów. Oraz też wyjdzie niebawem nowa kolekcja limitowana, która będzie nowy rozświetlacz do policzków oraz przepiękna paleta na 4 cienie, taka bardzo nudziokowa, ale bardzo ładna, więc ja mam nadzieję, że te produkty też będą dostępne tutaj w Sephora Polska. Oczywiście można zamawiać na stronie Petmagrad, dostarczają bezproblemowo w ciągu 3-4 tygodni i dostawa jest zupełnie bezpłatna. Jeszcze jeden brand, który ja bardzo lubię, ale który nie jest na razie dostępny tutaj w Polsce. Mówię o brandzie Charlotte Tilbury. Charlotte wypuściła tym razem kolekcję paletek. Tam są dwie paletki, przepiękne. To są takie paletki, wszystko w jednym. W każdej z tych palet są trzy cienie do powiek w różnej formule, matowe, satynowe oraz takie błyszczące. Jest tam rozświetlacz, róż do policzków, oczywiście bronzer i puder, ten słynny puder z Charlotte Tilbury nareszcie jest teraz w takiej palecie, którą Charlotte wypuszcza chyba co rok. I to jest bardzo fajna opcja dla tych osób, które nie posiadają dużo kosmetyków z tej marki. Ja też nie posiadam dużo kosmetyków z tej marki, ale chcę wypróbować więcej i więcej, więc to jest fajna okazja, żeby to zrobić. Po prostu w jednej palecie spróbujemy od razu 5 różnych kosmetyków, które są bardzo popularne u Charlotte. I jest jedna paleta w jaśniejszych odcieniach dla bardziej jasnych karnacji oraz w takich bardziej nasyconych i ciepłych odcieniach dla karnacji ciepłych i średnich. Ja na razie nie mogę się zdecydować, która paleta kusi mi najbardziej, ale obydwie są już dostępne na stronie Charlotte Tilbury. Anastasia Beverly Hills tutaj też wypuściła kilka palet do makijażu twarzy. W każdej palecie jest bronzer, rozświetlacz oraz róż. Myślę, że niedługo pojawią się te produkty już na stronie Sephora.pl. Ja jestem zainteresowana po prostu pójść do Sephory, kiedy będzie możliwość i zrobić swatch, zobaczyć jakie to są formuły, więc tak. Marka Nabla Cosmetics zaprezentowała nam swój nowy produkt do makijażu twarzy, który się nazywa Skin Realist. I to jest taki upiększający balsam do twarzy, który jest i produktem pielęgnacyjnym, i produktem kosmetycznym, dwa w jednym. Więc nie wiem na razie, co myśleć na ten temat. Bardzo duża ilość tego produktu, 48 ml. Wszystko mi się podoba, opakowanie, jak ten produkt jest opisany na stronie Nabla, ale jak zobaczyłam promo, wideo, kiedy modelki nanoszą ten produkt albo wizażysta nanosi ten produkt na modelkę, wygląda to nie dość ładnie, bo wygląda to tak tłusto.
Я розумію, що зараз є дуже дуже тренд цієї скури світлістої, такої свіжої, але так насправді не виглядає то свіжо, а виглядає то насправді тлусто. Więc nie wiem, trochę waham się, ale opakowanie jest przepiękne. Jedna z moich ulubionych wizażystek, Lisa Eldridge, posiada markę kosmetyczną, która się nazywa Lisa Eldridge Cosmetics i do tej pory w tej marce były tylko pomadki do ust, matowe i satynowe pomadki. Bardzo ładne, ja nigdy nie próbowałam żadnej z tych pomadek, ale tym razem Lisa Eldridge postanowiła wypuścić też produkty do makijażu twarzy i to będą rozświetlacz oraz róże, kremowe róże do policzków. Ogólnie to jest rok chyba róży do policzków, bo praktycznie każdy brand wypuścił albo ma zamiar wypuścić właśnie kremowe róże do policzków. Nowość z marki Christian Louboutin. To jest marka bardzo droga i do tej pory mieli chyba tylko produkty do makijażu ust, różne błyszczyki, pomadki w takich opakowaniach, które albo lubisz, albo nie cierpisz. I ja bardziej nie lubię te opakowania, ale wiem, że duża ilość osób bardzo, bardzo lubią i kupują właśnie te pomadki ze względu na opakowanie. Są one strasznie drogie. Też widziałam, że ta marka ma kredki do ust oraz do oczu, a teraz mają już palety cienie. Każda paleta posiada 6 cieni do powiek o różnym wykończeniu, matowy oraz satynowo-błyszczący oraz palety do makijażu twarzy, które też mają rozświetlacz i róże do policzków. 3 palety do makijażu twarzy i 3 palety do makijażu oczy. Nie wiem, ani opakowanie, ani zawartość tych palet nie przemawia do mnie. Po prostu ciekawe, że ten brand teraz ma takie produkty, więc chciałam dać Wam znać o tym. I powstaje nowy brand. To jest brand, który się nazywa Olivia Palermo Beauty. I na razie widzę tylko Instagram tej marki i widzę, że na pewno będą pomadki do ust i będzie paleta cienie do powiek. Nie bardzo jestem zainteresowana, po prostu zawsze jest ciekawe, kiedy wychodzi nowy brand kosmetyczny na rynek, więc tak, ale z tego co widzę, będzie to bardzo eleganckie produkty, takie do codziennego użycia, w ładnych opakowaniach i na pewno będą te produkty drogie. No to chyba wszystkie nowości kosmetyczne, które mnie mniej więcej interesują w tym miesiącu. Mam nadzieję, że ta informacja Wam się przyda. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną czas. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnym filmiku.